9 października wspominamy świętego Ludwika Bertranda, prezbitera. Ludwik urodził się 1 stycznia 1526 roku w Walencji. Jego rodzice pochodzili ze szlachty. Od młodości Ludwik wychowywał się w atmosferze żarliwej wiary. Pragnął pójść za Chrystusem, a wobec sprzeciwu ojca uciekł z domu i wstąpił do dominikanów. Rodzice po długim ociąganiu się wyrazili w końcu na to zgodę. Niepokoiła ich bowiem obawa, że syn może nie wytrwać w zakonie i okryć ich wstydem. Kiedy Ludwik składał śluby zakonne, miał dopiero 19 lat. Kapłaństwo przyjął 2 lata później, w 1547 roku. Jego życie zakonne ożywiało pragnienie pracy misyjnej. Został magistrem nowicjatu w zakonie dominikańskim. Wymagał od kandydatów ofiar i wyrzeczeń, które miały ich przygotować do przyszłej pracy apostolskiej. Sam marzył o pracy misyjnej. Tak długo prosił przełożonych, aż wreszcie wysłano go na misję. W duszy żywił cichą nadzieję, że uda mu się nawet ponieść śmierć męczeńską. 14 lutego 1562 roku wyruszył okrętem do Ameryki Południowej. Dotarł do Kolumbii. Miejscowi przełożeni zezwolili mu przemierzać cały kraj, by głosić Ewangelię. Ze szczególną gorliwością wyszukiwał osady Indian. Świadkowie stwierdzili, że nie jeden raz przemawiał do tubylców w języku hiszpańskim, a ci rozumieli go w swoim narzeczu. W swoich przemówieniach do białych bronił Indian i groził karami bożymi za wyrządzanie im krzywdy. Tym też zraził sobie konkwistadorów, lecz pozyskał sobie serca prześladowanych. Miał ich nawrócić około 25 tysięcy. W ten sposób zyskał przydomek apostoła Indian. Długie piesze pielgrzymki dały znać o sobie niedomaganiem nóg, które wreszcie odmówiły posłuszeństwa. Widząc, że zdrowie ma zniszczone i że na misjach jest raczej ciężarem niż pomocą, Ludwik poprosił o zezwolenie na powrót do kraju. Po 7 latach wyniszczających trudów misyjnych powrócił do Walencji w 1569 roku, witany owacyjnie przez lud i nowego arcypasterza miasta i metropolii, świętego Jana Ribera. Według jednej z dominikańskich legend w drodze powrotnej Ludwik miał uratować okręt przed zatonięciem, kreśląc znak krzyża nad sztormowymi falami. Sam uważał, że takie cuda nie są dziełem świętości, ale wiary. Resztę swoich lat Ludwik poświęcił na pracy w konfesjonale i jako kierownik duchowy wielu wybitnych osób, wśród których była również święta Teresa od Jezusa. Zmarł 9 października 1581 roku. Jego ciało umieszczono w kosztownej trumnie i złożono w kościele świętego Stefana w Walencji. W roku 1936, w czasie rewolucji hiszpańskiej, jego relikwie zostały zniszczone. Uroczysta beatyfikacja odbyła się w 1608 roku, a dokonał jej papież Paweł V. Kanonizacji dokonał natomiast Klemens X w 1671 roku. Ludwik jest patronem Kolumbii, a także nowicjuszy, magistrów formacji oraz misji dominikańskich. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Ludwika na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.